panowie, powiedzcie, co tam w środku się znajduje. W środku? Ciekawa sobie. Kawa, cukier, czajnik, wszystko dla Pawła. Macie dyżury, jeśli chodzi o najmłodszych, się wymieniacie? Znaczy ja cały czas jestem dyżurny, wszystko robię, ale też pomagamy sobie. Dyżury są ciągłe. A co poza tym, jeśli chodzi o noszenie, jakieś inne obowiązki? To poradzimy oczywiście, to musimy opracować. A ty ile masz? Ja jestem trochę laktaty, tak już, że mogę troszkę mniej. Już po maturze? Po maturze. O, dużo. Jak dalej, poszło? Dalej masz jak najbardziej. Ja gimnazjalny ostatnio. Dużo sprzętu pakujecie na przyjazdowe? No jest trochę, zależy gdzie jedziemy. Jak idziemy blisko, to jak idziemy na dłużej. Jak ostatni rekonesansa. Trzeba było dużo tego mieć. Co obowiązkowo musi się znaleźć? No na pewno sprzęt do treningu, to co trenerzy planują zrobić jeszcze przed meczem na rozruchu przedmeczowym. No wiadomo, napoje, sprzęt materów. I koszulki przede wszystkim. No, przede wszystkim zdrowe. Zawsze najmłodsi z dyżury są, mają to wyznaczone, sami no, tak, jest utarte, że najmłodsi. Dbajmy o to, żeby to wszystko znalazło się. Mamy teraz dyrektora sportowego tutaj w GKS-u Tychy. I młodzieżowiec, 2002 rocznik. Reprezentant Polski. Podobno dyrektor zabrał sprzęt. Będzie grał z nami. I Paweł Kaczmarczyk. Paweł, co powiesz? Ja wchodzę. Przed meczem. Wchodzę. I go biję. Wszyscy liczą na dobry występ teraz od pierwszej minuty Pawła. Jest potencjał w tym zawodniku. To ja mogę więcej powiedzieć. Powiedz, czy jest potencjał? Przygotowany jesteś do tego meczu, czy nie? Oczywiście, że jestem przygotowany. Forma. Jeśli pytasz o moje dyspozycje, to jest wielka szansa. O czym musimy teraz mówić? Zobaczymy, co mówię. Zobaczymy teraz, to jest Konrad Jałowa teraz. Prosto z Arki, kolega Pawła z tej Borsa. Idziesz. I mamy tutaj Dawida Rybickiego, pseudonim Joshua, prosto z Anglii. Nowy transfer Ireneusza Kurwicza. Chciałbym być! Kamil Zabolnik! Kapra. Pseudonim Dominik. Jestem ponad to. Hashtag, jaki hashtag masz? Hashtag? Ja to kartę. Ponad to jest. Hashtag mistrz poranka. I dyrektor sportowy GKS-u. Grun transferu. Teraz jedna ze strzel bliskich, Michał Widziukiewicz. Zacięta strzelba tak zwana. Jeszcze zacięta, ale podobno ma się odblokować w Niepołowica na pastwisku. Dawid, co powiesz? Ile bramek strzelisz? Jutro? Zero. Bo w rezerwach ze 30 już można liczyć. Abram, siedzisz. I Łukasz Bogusławski. Szóstka nasza. W wielkiej formie. Wielkie, to zobaczymy. No to nagraj tego gościa, co tam idzie. Nagraj tego gościa, co tam idzie i się spytaj, co robił tutaj. Tutaj i w lewo pokaż ten tutaj toaletę. Toaletę pokaż. Teraz mamy fizjoterapeutę klubowego Janusz Łoboda. Janusz, co powiesz? Edi, co dobrego piłeś przed meczem? Taki rytuał? Mary J. Jaka receptura? Yerba ma. No nie można tak mówić, bo niektórzy będą się myśleć, że ja na przykład. No mam prośbę, kurwa, nie przyjeżdżaj. Jeden dzień ciebie, kurwa, odpoczynek. Psychicznie odpoczną ode mnie. Jeden dzień, już masz później dalej przyjeżdżę. Co powie? No bywało lepiej. No. Niestety, uraz, przydarzył mi się uraz na ludzi. Wierzę, że postanowili, że ten mecz z Polisami opuścimy. Ale na Glikę z Katowice będziesz gotowy? No nie, no najpierw mamy Raków, nie? Ja już wybiegam dalej. Nie, no, spokojnie. Jak będę gotowy na Raków, to na Katowice tym bardziej. On już jadł obiad. Już jadł obiad, na diecie. Zobacz na jego brzuch. Nam opowiesz jutro. Can't find
Dawid, taki stadion angielski trochę. No, podobny tam do tam piątych, szóstych lig, to podobny. Tu główna, tak. No i reszty tak trochę parę drzew. No to podobne w miarę. To w niższych właśnie angielskich nie, tak. Ligach, piąta, szósta, to tak wygląda, tak? Tak, tak. Czasami tego tam z tyłu nie ma trybuny. Ale tak to bardzo podobne, tak. Dużo rozegrałeś właśnie spotkań na tym poziomie w podobnych warunkach? Zależy, że czasami te stadiony były mniejsze trochę. Parę tam rozegrałem, ale nie za dużo. Idzie solenizant. Wszystkiego najlepszego. Tort będzie, był? Będzie, może zobaczymy. Prezent chyba wiadomo jaki. No tak, najlepiej by było. Wygrać 3 punkty i najlepszy prezent jaki może być. Oby tak było. I na zero jest. Taka praca. Jest sok z gumy jagód. Boguś, zgodnie z obietnicą pytam, co na obiad było wczoraj. Ale na obiad? Miruna? Nie, akurat rybki nie było, ale... Zwany dramat, to jest prawda. Jajka, to co zawsze. Na śniadanie. To co zawsze, nie, to co zawsze. Ryż, kurczak, warzywka. Ale ostatnio menu się poprawiło, tak jak sytuacja w tabeli. Po wywiadzie, poznajemy się lepiej. Zwróciłeś uwagę na poważny problem, jest no, można sama. Powiedzieć, że od tamtej pory troszeczkę się poprawiło, ale progres jest nie tylko w menu, także i w tam punktach w tabeli, nie? A brama cię będzie brakować, bo on tu podobno na każdej pozycji grał poza bramką. No właśnie, to jest właśnie na dzisiejszy największy minus, bo boisko jest w miarę wąskie, a wiemy, że Abram najlepiej gra rękami. No właśnie, ale tu miałby problem, tu musiałby na trybuny chyba wejść. Ale to nawet bez rozbiegu rzucę na drugi słupek, także no, będzie go dzisiaj brakować, ale już tam mamy jakiś tam inny plan na ten mecz i ktoś inny będzie to robił. Oby wypalił. Oby wypalił. Dawaj.
Kurwa, drugi Dzięki bardzo.